Zaczęliśmy drugą edycję cyklu turnieju w kategorii Tenis 10 dla najmłodszych. Cykl nazywa się Szczawiński Wielki Szlem, jest wzorem prawdziwych turniejów Wielkiego Szlema. Australian Szczawnozdrój, Roland Szczawnozdrój, Wimbledon Zdrój oraz US Szczawnozdrój. Dzieciaki rywalizują w poszczególnych kategoriach. Kategoria czerwona do lat 8, pomarańczowa, ta którą dzisiaj obserwujemy, do lat 9 i wczoraj grała kategoria najstarsza do lat 10. Dzieciaki zbierają punkty w poszczególnych turniejach. Zwycięża w cyklu osoba, która ma największą ilość punktów po rozegraniu 4 turniejów. Każdy z uczestników czynnie uprawia dyscyplinę, trenuje, ktoś więcej, ktoś mniej, generalnie wszyscy są bardzo mocno zaangażowani. Na takich zawodach jak te jest taka troszkę weryfikacja, ale przede wszystkim dobra zabawa i głównie w tej postaci staramy się to zrobić. Staramy się zapewnić nagrody dla wszystkich, wyróżnienia, mocno akcentować przede wszystkim dobrą zabawę, no ale wiadomo, że ktoś wygrać musi i tutaj jednak te punkty podsumowania i rywalizacja oczywiście też jest, no ale wszystko jak najlepiej w bardzo dobrej atmosferze. Jak na sport indywidualny, ciężko nam się porównywać oczywiście z piłką nożną, z siatkówką, z grami zespołowymi, gdzie większa rzesza ludzi jest potrzebna choćby do rozegrania jednego ze spotkań. Natomiast jak na sport indywidualny, myślę, że cieszymy się sporym zainteresowaniem. Nasza szkoła tenisowa tutaj w Szczawiezdroju liczy ponad 100 członków. Tyle dzieciaków regularnie uczęszcza na nasze zajęcia w różnych kategoriach wiekowych. Od najmłodsze dzieciaki mają już 3 latka, najstarsze są juniorami, 17-18 lat. Są też zajęcia i zmagania dla dorosłych, amatorska liga tenisa ziemnego. Tak więc myślę, śmiało możemy określić, że prężnie ta sekcja działa, a tym samym uzupełniamy powiat, nadając troszeczkę ton, bo jesteśmy jednym z klubów, który przeprowadza najwięcej turniejów w ciągu sezonu. W zeszłym roku udało się nam przeprowadzić blisko 40 zawodów dla dzieciaków. W związku z tym staramy się zapewnić im rywalizację, dobrą zabawę. Oprócz tych zawodów, tak jak ten cykl Szczawiński Wielki Szlem, oprócz zmagań dla 12, 14, 16 latków, w tym roku odbędzie się bardzo duża impreza. To będzie jedyna impreza w tym roku w Polsce tej rangi. Będzie to turniej europejski Tennis Europe do lat 12. Odbędzie się w ostatnim tygodniu wakacji. Na starcie spodziewamy się blisko 200 uczestników z całej Europy. Będziemy korzystać z kortów w Wałbrzychu. Wynajmujemy korty Atri Wałbrzych na potrzeby przeprowadzenia. To będzie naprawdę bardzo duża inicjatywa i myślę, że Państwo o tym sporo usłyszycie. Zobaczycie dzieci z torbami w zasadzie w całym mieście.